W oczach sędziów 4 razy 17,5 i 10 miejsce teraz Clemensa. Jednak te 2,5 punktu odjęte zaważyło tutaj o stracie dobrych kilku miejsc. No ale teraz trzymamy kciuki za drugiego z naszych reprezentantów. Aleksander Znisza, drużynowy mistrz świata juniorów sprzed 2 lat z Val di Fiemme, a ściślej mówiąc ze skoczni w Predazzo. Musiał walczyć z mocno niesprzyjającymi powiewami w plecy, no i tę walkę wyraźnie przegrał Aleksander Zniszczoł. Zresztą on sam jest bardzo niezadowolony ze swojego skoku, tylko 116,5 metra, no i tak się złożyło, że to on właśnie otwiera drzwi do niedzielnego konkursu Clemensowi Murańce. Zaryzykowałbym twierdzenie, że Polaków w komplecie nie obejrzymy w niedzielę, bowiem jest to bardzo prawdopodobne. Oleg po prostu ten skok popsuł. Nie jest zadowolony też trener Hongacher, no bo widział, że najmłodszy z jego podopiecznych startujących tu w Niemczech po prostu oddał zły skok. Robert Johansson, no ale też musiał zmagać się z niekorzystnymi powiewami. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku Stefana Huli. Polak teraz na rozbiegu. Niezła prędkość i skok też przyzwoity w wykonaniu reprezentanta Polski. To może być druga nota. Wojtek Sztursa 132 metry i nota łączna 130,5 punktu. No a Stefan Hula 129,5 przy bonifikacie powyżej 4 punktów. No, tyle, że noty pewnie będą niższe niż te, jakie otrzymał czeski zawodnik, ale i tak wydaje mi się, że Stefan powinien teraz być klasyfikowany na miejscu drugim. I tak rzeczywiście jest. No, zrobił to, co do niego należało, czyli skoczył w dobrym stylu, wystarczająco daleko, by znaleźć się w konkursie, a o to przecież chodziło reprezentantowi Polski, który w tym sezonie w klasyfikacji łącznej, coś mi się wydaje, że ostatnia osiemnastka, jaka miała, była udziałem Simona Mana, to chyba 18 urodziny Gabriela Carlena, to coś tędy, kolegi tak. Z reprezentacji. Kamil Stoch uspokajał, że wszystko w porządku z jego dyspozycją, że ten upadek nie kłamał. Podczas pierwszego konkursu w Ruce dość mocno odbił się na jego dumie, psychice i stanie fizycznym ciała, no i potwierdza, tak, że jest w gazie. 139 metrów. To jest zdecydowanie najdłuższy skok, no i tak mówił, że wtedy najbardziej ucierpiały duma i to drugie na dół. Nie chodziło tu o dudy. Teraz popatrzmy, 139 metrów. Pięknie, no. Odjechała trochę lewa narta, ale to my wybaczamy, sędziowie też, bo w komplecie osiemnastki, no jak skoro Simon miał rzeczywiście tam 18 punktów, to tu tym bardziej. No i oczywiście obejmuje Kamil przewagę, przeprowadzenie z dużą przewagą nad Sztursą. I spokoju, bo z reguły z Richardem Freitagiem właśnie Zeverin Freund zamieszkuje podczas konkursów Pucharu Świata. A to Dawid Kubacki. Bardzo dobry początek sezonu w wykonaniu Polaka. No teraz też robi to, co do niego należy, czyli uzyskuje odległość wystarczającą do tego, by zakwalifikować się do konkursu, ale jest nad czym pracować. Oczywiście trafił, tak jak większość skoczków w tej części zawodów, na mocno niesprzyjający wiatr wiejący w plecy, no ale większość, no, tutaj radziła sobie. Mało kto miał podnarty, no też trudno powiedzieć, że Dawid sobie nie poradził. Nie, mówię, że zrobił to, co do niego należało, ale już myślę troszeczkę naprzód w kontekście drużynówki, że to tak może być za mało, byśmy liczyli na miejsce w czołowej trójce, no bo co, Niemcy są mocni, a potem walka otwarta o drugą i trzecią lokatę. No tak, ale też pamiętajmy, że jeszcze Austriacy swoich najmocniejszych zawodników będą w poprzednim sezonie, a to Piotr Żyła, który świetnie zaprezentował się, bardzo dobrze wręcz, w pierwszym dzisiejszym treningu. No już tylko włączając w to także naszego reprezentanta, trzech zawodników, którzy mogą odebrać triumf w kwalifikacjach Kamilowi Stochowi. Dobry skok Żyły. Jest zadowolony, to najważniejsze. Oczywiście później będzie analiza tego skoku wspólnie ze sztabem szkoleniowym.
132,5 metra. No ale też skorzystał z nieco przychylniejszych warunków wietrznych, no bo Daiki to skakał z wiatrem wiejącym w plecy. Piotr Żyła też, ale nie tak mocno. Co więcej, ta uśredniona suma wszystkich czynników wiatrowych wskazuje, że 0,2 punktu zostaną odjęte od noty Polaka. Ale mimo wszystko ładne oceny za styl, długi skok, miejsce czwarte ex aequo z Dawidem Ziegerem. I widać, że w radosnym jest nastroju, a to Maciej Kot, czyli najwyżej klasyfikowany z naszych skoczków. No Maciek Telemark zaznaczył, a odległość była podobna, jak sądzę. Też za 130 metrem lądował, 133,5, czyli pół metra bliżej od Austriaka, ale w nieco słabszych warunkach. To też dowodzi, że Maciek, niezależnie od tego, że na treningach miał troszkę słabsze rezultaty, no to tutaj w tych kwalifikacjach, które tego wszak nie dotyczą, pokazał, że dalej skacze dobrze. I popatrzmy, jak pięknie też prowadzi narty w powietrzu, spokojnie, bez jakichś niepotrzebnych przyruchów. Podejście do lądowania, jak należy, Telemark. Bym chciał, to bym zaznaczył lepiej. No on pamięta, co tutaj na Vogtland Arenie działo się. Klemens Murańka, no i bez kwalifikacji z racji lokaty zajmowanej w czołowej dziesiątce Pucharu Świata, konkretnie rzecz biorąc miejsca siódmego, awansował do konkursu, także Maciej Kot. Sześciu zawodników mamy w konkursie niedzielnym, czterech w konkursie sobotnim drużynowym. Składy pewnie ogłoszą niebawem trenerzy, będziemy mogli